Hold up. Witajcie moi kochani, mamy dzisiaj piątek 13 i mamy wprowadzony nowy questik, który zaczynamy u strażnika bramy. Jest to oczywiście taki krótki eventowy quest właśnie związany z pechem i tak dalej. No co, szczerze wam powiem, na początku tego questa dużo się tutaj nachodzicie. Będziemy chodzić po całym Idhan, także przyszykujcie się, że może to wam zająć chwilę czasu. Wysłuchujemy strażnika, który mówi o tym, że się potknął i że zepsuł swój topór. Udajemy się do Huslina, aby poprosić go o stworzenie nowego toporu. Jednak Huslin opowiada nam, że kiedy próbował swój łuk, to niestety zabił biednego lecącego ptaka, co mu się nigdy nie zdarza, bo jego łuki zawsze trafiają do celu, a on miał w ogóle całkiem inny cel, a strzała poleciała tak jak chciała i trafiła w ptaka, więc Huslin twierdzi, że nam nie pomoże, bo jakiś fatum nad nim krąży, więc musimy udać się do kolejnej osoby, a kolejną osobą będzie drugi tutaj nasz kowal, czyli niejaki Unil. Szczerze wam powiem, że też dzisiaj mam pecha, ale nawet nie wiedziałem, że jest piątek 13, bo jak dzisiaj rano wstałem i jechałem do pracy, to za szybą miałem mandat za złe parkowanie. No ale ja tak parkuję źle od pół roku, także nie dziwię się, że w końcu mandat dostałem, no ale dobra. Lecimy do Unila. No i tutaj zmiażdżył sobie Unil palce i też nam nie będzie mu pomógł. Nie będzie mógł pomóc. Także jesteśmy coraz bardziej, że tak powiem, w plecy. Coraz więcej osób potrzebuje pomocy i coraz mniej osób chce nam pomóc. Kolejna osoba to niejaka Makatara, czyli ta tutaj koło domu sióstr. Udajemy się tam szybciutko. Rozmawiamy z nią, ponieważ musimy załatwić maść dla Unila. No jednak uzdrowicielka Makatara mówi nam, że wszystko jej dzisiaj leci z rąk. Miała zrobić miksturę dla jednego z jej pacjentów na wysypkę, a niestety nabawiła go biegunki. No ale my oczywiście dalej prosimy ją o to, żeby zrobiła dla nas, żeby dała nam tą maść na ból dla Unila, no i ona nam daje tak ową maść, no i z tą maścią oczywiście wracamy z powrotem do naszego kowala. Także znowu musimy tutaj udać się za mury Idhan. Mamy lek, dobra. No i teraz lecimy tutaj niżej do strażnika, przekazać, że może on oddać swoją broń Unilowi i jak Unil już będzie mógł, to jak najszybciej postara mu się ją naprawić, ponieważ no, topór mu się połamał, co jest dość dziwne, no bo topór jednak trochę stalowy, trochę metalowy, to naprawdę dziwne, że się złamał, no ale dobra. Opowiadamy mu przy okazji, co robiliśmy. Okazuje się, że są jeszcze kolejne osoby, które dzisiaj też już miały pecha, więc idziemy porozmawiać z każdą z tych osób. Pierwszą z nich jest Makina, która oczywiście tutaj ma swój, nie wiem czy to jest karczma, nie, to jest zajazd, o, ma swój zajazd. Prowadzi tam ma pokoiki i tak dalej. Idziemy się spytać, co u niej. No, okazało się, że zgubiła klucze do pokoi i że cały jej biznes padnie, zaraz to wszystko jakieś złe fatum. No, oczywiście mówimy, że klucze się znajdą. Ona twierdzi, że na Idhan została rzucona jakaś klątwa i wysyła nas do kolejnej osoby, którą jest nasz Rohan. Więc udajemy się, na szczęście nie jest daleko i rozmawiamy z Rohanem, dowiemy się, jakiego on miał dzisiaj pecha. I on nam opowiada historię, że puścił wyprawę swojego tutaj sługę, czy tam posłańca, no i z tej wyprawy wrócił tylko i wyłącznie sam koń bez tego człowieka. No i oczywiście twierdzi, że on chyba to ukradł i tak dalej, no oczywiście wiele nieszczęścia. Idziemy dalej, został nam Eldrick. Na szczęście też jest tutaj dosyć blisko, rozmawiamy z nim. Czy tobie coś się stało złego? I co my tutaj mamy ciekawego? O, Eldrick stłukł butelkę bardzo drogiego wina, którą sprowadził dla swojego klienta. Mają odebrać jutro z samego rana, a sprowadzenie kolejnej zajmie mu parę dni. Ale Eldrick też nam mówi tutaj o pewnym kocie, który chodzi i którego już próbowali pogonić, no i twierdzą, że to jest czarny kot, a wiadomo, czarne koty przynoszą pecha.
No wiem, że czarne koty to gdzieś tam przynoszą pecha, ale to chyba jak przebiegnie przez ulicę czy coś takiego, no ale tutaj widać, przynosi on pecha samym swoim byciem. I udajemy się do tego niejakiego kotka. Boże, gdzie ja szedłem? Idziemy tutaj na mury i schodzimy tutaj na dół. I jest nasz Timur. No i mówimy, opowiadamy mu całą historię o tym, że wszyscy myślą, że to jest wina właśnie tego biednego kota Timora, że to on przyniósł tego pecha, a Timor uświadamia nas, że dzisiaj jest piątek 13 i że to wszystko jest po prostu spowodowane tym dniem. No i też opowiada nam o tym, że jak się człowiekowi powie, że ma pecha, no to ma pecha i że wszyscy wierzą tutaj Witchan, że to wszystko jest wina kota, no bo wiadomo, że czarny kot to przynosi pecha. No ale okazuje się, że jest piątek 13 i to też jest oczywiście pechowy dzień. No ale ludzie w to wszystko wierzą, co im się powie. No i tutaj Timor nam daje pomysł, że możemy zdobyć po prostu rzeczy, tak zwane amulety szczęścia. Czyli wtedy ludzie uwierzą, że te amulety szczęścia przyniosą im szczęście, no i wtedy pecha już nie będą mieli żadnego. No i dobra. Dopatrujecie się tego nieszczęścia tak bardzo, że sami go na siebie ściągacie, a potem wystarczy wam powiedzieć, że czteroistna kończyna przyniesie wam szczęście, no i przynosi. No w sumie prawda. Tak zawsze było, jest i pewnie będzie. I zdobywamy teraz odpowiednie amulety. Najpierw udajemy się zdobyć czterolistną koniczynkę, którą dostaniemy tutaj za murami Itham po prawej stronie. Musicie zdobyć trzy sztuki takowej koniczynki. To wystarczy za chwilę rozmawiać, nawet częściej niż po minucie już są gotowe do kolejnej rozmowy. To trwa naprawdę paręnaście sekund, kiedy się tak jakby respią na nowo. No i teraz zdobywamy trzy takie koniczyny. Tutaj już możemy pewnie z nią porozmawiać. A jednak jeszcze nie ma. Tutaj jeszcze nie ma. Dobra. No i mamy trzy koniczyny. Wracamy do strażnika bramy, czyli naszego zleceniodawcy, i jemu oddajemy jedną z koniczyn. Udajemy się następnie do Huslina, ponieważ on dostanie drugą koniczynę. I udajemy się teraz do Roana. Roan dostanie trzecią koniczynkę. Dobra. Teraz musimy zdobyć królicze łapki. Kiedyś był taki przedmiot, jest chyba nadal na 110 level. Królicza łapka się nazywa heroiczny. Ale nie widać jego statystyk, go można później jakoś odtworzyć i wtedy. Nie, on po prostu. Jego statystyki są gdzieś na forum. A kiedyś był bardzo dobrym itemkiem, powiem wam. No ale dobra, nas nie interesuje tamta królicza łapka, tylko dwa króliki. Muszą być właśnie te, które ja wam teraz pokazuję, czyli na kortach 20-80. Jeszcze musimy zrobić drugą króliczą łapkę. No to na szczęście obok jest tutaj gdzieś drugi królik. O tutaj, korty 5-80. Mamy dwie królicze łapki. Udajemy się z nimi do odpowiednich osób. Najpierw do Makiny. Aj, źle zagadałem. Do Makiny. I teraz do Eldrika, czyli nasza się tutaj bliziutko. Dajemy mu króliczą łapkę. No i teraz musimy przynieść kolejne amulety szczęścia. Będą to podkowy. No i w tym celu udajemy się do innego miasta, a dokładniej do miasteczka Werbin. I tutaj do człowieka, który hoduje konie. No i on będzie miał na pewno jakieś podkowy na zbyciu. Tutaj mamy Indropusa. On nam oczywiście daje podkowy, tylko jednak za drobną opłatą 500 zł. No i z tymi podkowami możemy wracać do naszego miasta, ponieważ będziemy musieli teraz te dwie podkowy rozdać kolejnym osobom. Pierwszą osobą jest uzdrowicielka Makatara, a drugą osobą i ostatnią już jest Unil. Tylko Unil jeszcze nie otrzymał żadnego talizmanu i dajemy mu tą podkowę. No akurat Kowalowi podkowa to w sumie tak średnio. Sam bym mógł sobie zrobić. No i dobra, udajemy się teraz do naszego kota. Rozmawiamy z nim, ale jednak w pewnym momencie widzimy, że nadchodzą mieszkańcy Itchan i pojawia się nam nowa mapka, gdzie jest kot. No i jest parę osób oczywiście z miasta. Oczywiście stajemy po stronie naszego biednego kota. No i nie chcemy mu pozwolić, żeby ktoś go skrzywdził. Lecz okazuje się, że wszystkie osoby w mieście chcą przeprosić biednego kota. Po pierwsze, przeprosić.
ponieważ Eldrick rzucił na niego winę za wszystkie nieszczęścia. Ale na szczęście zostali uświadomieni, że dzisiaj piątek 13. A do tego jeszcze chcieli podziękować mi. Okazało się, że wszystkie rzeczy zostały znalezione. Zostały skradzione przez tego ptaka, którego Husy im postrzelił. I tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze oczywiście strażnik dostał nowy topór od Unira, także wszystko jest dobrze. Rohan odzyskał pieniądze, okazało się, że koń uciekł i ten posłaniec musiał sam z tym całym wozem, zaopatrzeniem iść na piechotę. Także naprawdę wszystko wyszło dobrze i tym samym kończymy oczywiście naszego questa. Otrzymaliśmy trochę expa, trochę złota, no i taki teleporcik do miasta Idhan. Jest go 12, boże, co ja mówię, 13 sztuk, także kolejny teleport do kolekcji. No i to by było na tyle. Ja uciekam, moi kochani, do zobaczenia.